spróbować czegoś, co człowiek naprawdę chciał robić. Wyjazdy dla mnie w teren to jest przyjemność. No, byłam poszkodowana, jak nie jechałam, to fakt. Tu właśnie się nauczyłem, jak się nie poddawać, jak walczyć z różnymi słabościami. Ale jest to dobra sprawa dla niektórych, jak najbardziej, bo jest to jakiś środek i do życia, i do dalszej wiedzy, i do funkcjonowania w tym systemie, jakim jest w tej chwili. No, trafiają do nas osoby wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Bo często trafiają do nas osoby, które są długotrwale bezrobotne, albo w ogóle nie pracowały z różnych przyczyn. I właśnie to tak spokojnie sobie wchodzą na rynek pracy, ucząc się zawodu, prawda, ale też mają wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, terapeuty. Najgorzej się poddać i stracić motywację i się złamać. Pani mi zadzwoniła, że jest taka możliwość, że ja tu powiem, że możesz przyjść i żeby pracy szukać w ogóle, żeby się nie poddawać. Katalog jest bardzo szeroki, tak naprawdę to są i osoby młode, które poszukują pracy, nie mają tej pracy, są osoby starsze, które wiele lat nie pracowały. Jednak jest coś daje, ten cyz, bo daje, bo zawsze te psycholozy, to wszystko, to jakoś to kieruje, inaczej podchodzi do tej pracy. Ale to, co ludzie to doceniają, to, że wychodzą do ludzi, mają kontakt z innymi osobami, to jest taka podstawa, prawda, że reintegracja zawodowa to jedno, ale to społeczna to drugie, bardzo ważny czynnik. Że tutaj mam dużą pomoc właśnie, że z planem biznesowym i to jest najważniejsze, bo z tym bym sobie na pewno nie poradziła. Pani koordynator z panem kierownikiem bardzo mi pomogą właśnie w tym, że pani informatyczka ze strony mi założy z reklamą mojej firmy. Także mówię, no bardzo duża pomoc i szkoda, żeby nie skorzystać. Oprócz tego, że żeglądamy oferty pracy, to też staramy się w miarę swoich możliwości nawiązać kontakt z pracodawcami. Udało nam się kilku pozyskać, którzy zainteresowali się właśnie naszymi uczestnikami jako pracownikami firmy. Tak, my w tym momencie mamy bardzo dużo zleceń z gminy Sanok oraz gminy Tyrawa Włoska. Tak. Jak najbardziej realizujemy. Czy są zadowoleni? Trzeba by ich zapytać, ale myślę, że tak, dlatego że gmina Sanok już drugi rok nam zleca opiekę nad cmentarzami. Gmina Tyrawa w tym roku rozpoczęła z nami współpracę. Mam nadzieję, że będzie to dalej działało. Dysponuję bardzo takimi wartościowymi ludźmi. Oni zasługują na to, żeby mieć dobrą pracę, żeby może na skutek jakichś takich życiowych komplikacji, nie wiem, zawirowań, znaleźli się w takiej sytuacji, jakiej są, ale wierzę, że będzie lepiej. Od czego zaczęłam pierwszy dzień, to segregowanie śmieci było, ale dalim radę. Ale widzę u niej takie duże zaangażowanie i w to, co robi. Ja nie umiałam kosić, dlatego że, no jak powiedzieć, jestem sama w domu z dzieckiem. Nauczyłam się tu. Tej osobie, która trafia do nas, oferujemy praktyki, staże oraz dla osób, które chcą tego oczywiście, zatrudnienie wspierane od pracodawców. Bo to jest stworzone na tak dorywczo, żeby tym ludziom jakoś pomóc, jak coś im poradzić i żeby oni sobie później łatwiej znaleźli swoje miejsce w życiu. No bo tam Ania. Grzegorz zawsze mówi, że tak, on dzięki tym spotkaniom motywację, chęć do działania otrzymał. Fajnie. To fajnie, tak ta trafka uspokaja człowieka. Jako młody człowiek wiadomo, że ma gorsze i lepsze dni, ale jednak stara się wykonywać te zadania. Uczyliśmy się takiej właśnie wszystkich wiedzy z pierwszą instruktorką. A teraz już więcej sadzimy. A teraz tam panią instruktorką więcej sadzimy. Widać, że lepiej odnajduje się w towarzystwie kobiet. Ja pracować z kobietami, bo my się z nami nie bardzo.
A że to są koleżanki trochę starsze od niego, to już automatycznie korzysta z jej wiedzy i doświadczenia. Zmieniły mnie na 180 stopni. Że te zmiany są bardzo duże, na pewno się chłopak bardzo otworzył i zmieniło się jego podejście, nawet czasem się niektórzy śmieją, że za bardzo. Tu właśnie chciałem, nie do gastronomii, ale chciałem pójść do szkółkarskiego. My staramy się, żeby te osoby trafiały w odpowiednie miejsca, chociaż często zdarzają się tak zwane transfery, że po jakimś czasie osoba przechodzi do innego warsztatu, bo jakieś tam są powody. I jestem tutaj, co robię. To mnie interesuje, to mogę robić. Tak, obiady to ze starostwa za manowę. No, mnie strasznie miło, jak gdzieś tam słyszę, wydamy obiad czy gdzieś i ktoś tam ze starostwa czy gdzieś tam, pyszne obiady macie, pyszny chlebek pieczecie. I to dla mnie to już nie trzeba nic. Wtedy mogę góry przynosić, ja tam nie potrzebuję żadnych tam dodatków czy tam czegoś, tylko to jest właśnie ta motywacja i człowiek nabiera takiej energii, że naprawdę może dalej działać, dalej pracować. Pan Kosiarski, który jest elektrykiem, który robił tu nam całą elektrykę. To się pracowało w tych budowach już. To się troszkę tego lizło. No, trzeba pracować i tyle, no to co. To panowie przyjeżdżają rano do Centrum Integracji Społecznej na miejsce i tam później rozwozimy panów wyznaczone miejsce, gdzie mamy dzisiaj pracę według grafiku, prawda? Mamy grafik ustalony wcześniej no i wykonujemy pracę w różnych miejscach i staram się rozwieźć tych panów w te miejsca, razem dowieźć narzędzia, materiały potrzebne, no i panowie zaczynają pracę. Artystyczne wykończenia, to nie wiedziałem tego, nie miałem z tym styczności wcale. Dzięki tym warsztatom, prawda, mamy spotkania też później teoretyczne, prawda, opowiadam o tych wszystkich materiałach, technologiach, prawda, jakie są teraz. To, którzy przychodzą młodzi, którzy tam nic nie wiedzieli, bo niektórzy przychodzili, nawet nie wiedzieli, co to jest brzeszczur, no to kurde, to troszkę się chyba nauczą, prawda. I panowie są, którzy już pracują tutaj rok czasu, dłużej, a są też panowie, którzy przyszli niedawno, prawda, dopiero zaczynają tak jakby pracę u nas w CIS-ie. Większość uczestników znamy. No, w tym momencie jest około 40 osób, więc nie wszystkich jestem w stanie znać, dlatego że oni się też bardzo często zmieniają. Natomiast są osoby, które są wybijające się tak i się je zna, i to zna się je bardzo dobrze. Tak jak zresztą pani Monika właśnie z warsztatu samochodowego. A zaraził mnie mąż, bo miał warsztat samochodowy. Ona naprawdę uważnie słucha, pyta się, stara się nauczyć jak najwięcej. No i efekty widać. Już właśnie z panią koordynator piszemy plan biznesowy i właśnie w tym kierunku, co się tutaj nauczyłam, że pranie tapicerek samochodowych. Także myślę, że od września zacznę już. Trzymam za nią kciuki, myślę, że zresztą z jej podejściem do wszystkiego, to myślę, że na 100% da sobie radę, jestem tego pewien. No przede wszystkim spa samochodowe. Z tym nie miałam kontaktu szybciej, także tu się nauczyłam. Pranie tapicerek, pod sufitę, generalnie sprzątanie samochodu tak kompleksowe. Monikę to strasznie zainteresowało, więc wiem, że możemy pomóc im też troszkę w utworzeniu działalności, więc no, starałem się ją ukierunkować. Tak, to był pomysł autorski. Ze względu na to, że jesteśmy w takim miejscu, czyli to jest zespół szkół mechanicznych, samochodówka tak zwana dawna. No i oprócz tego też nasze, moje prywatne zainteresowania motoryzacją i taki pomysł padł, że dobrze by było pomóc niektórym osobom, żeby się pewnej rzeczy nauczyły, prostych, tak? Bo to są obsługa tych urządzeń do wyważania kół, do ściągania opon. Taka osoba szybciej znajdzie pracę, albo też będzie mogła taki mały zakładik sobie otworzyć gdzieś na wiosce przy domu i w ten sposób sobie z tego żyć. No, współpracy z ludźmi, lepszy kontakt. Mówię pani psycholog, pani terapeuta, pani Dorota, doradca zawodowy. Bardzo dużo nam pomogli właśnie, przede wszystkim ja mówię o sobie, że mi, jak się porozumiewać z ludźmi. Drodzy panowie,
panowie, czy dzisiaj przeglądaliście oferty? Czy byliście kontaktować się z pracodawcami? Panie Mietku? Do mnie pracodawcy sami przychodzą. Ja, jako doradca zawodowy na samym wstępie, jak panowie przyszli w lipcu, bo wtedy była rekrutacja, przeprowadziliśmy testy, które określały profil zawodowy kandydatów. Z testu wynikało, czy osoba jest nastawiona w pracy na kontakty z ludźmi, maszynami, czy też z danymi. Czyli przez to, jaką mamy samoocenę, tak się odnosimy do innych ludzi, tak myślimy też o sobie. Przygotowałam dla Was testy, proszę, tak, żebyście się nad każdym przymiotnikiem tym zastanowili, czy on opisuje nas, czy nie. Myślę, że takie zajęcia są bardzo ważne dla uczestników, gdyż pozwalają im się lepiej poznać, pozwalają im próbować się lepiej komunikować z innymi, ćwiczą asertywność i w związku z tym pozwalają mi lepiej żyć, tak? Pozwalają mi łatwiej znaleźć się na rynku pracy, a także zmienić swoje życie osobiste, życie prywatne i znaleźć się lepiej w społeczeństwie. Gadżet z serduszkiem jest takim, że w grupie mówię, że po prostu powiedz do kogoś coś miłego, tak? Przyjemnie, bardzo się pracowało. O, dziękuję. Dobrze mi się z tobą pracuje. Przyjemnie słuchać pani Rad. Wreszcie się pani uśmiechnęła, pani Kasiu. Bardzo się dziękuję. Chociaż pani Kusiarski bodajże chyba na pupie dzisiaj jest. Co? Dla elektryka. Było też jeszcze. Pani Dorotka sprawdzała. Dzisiaj, tak. To zależy właśnie od zaawansowania grupy, prawda? Przede wszystkim, żeby Państwo umieli sobie napisać życiorys, żeby umieli po prostu wiedzieć, gdzie napisać, prawda? Żeby potrafili wysłać, założyć sobie pocztę. Do tej pracy powiem, że aż chce mi się na nim wstawać. I nie idę, bo muszę, tylko idę, bo chcę, bo mi się to podoba. To jest nasz rodzynek i naprawdę dobrze mi się z nim robi. Mimo tam nie, że on jest tam ode mnie, ale po prostu byłam zaskoczona, jak on to przyszedł. Mam tu fajnych ludzi, z którymi się fajnie współpracuję. I mówię, no trochę się zżyłem z nimi i tak pół roku. U nas właśnie na kuchni jest taka atmosfera bardzo fajna. Tak jak na dzień dzisiejszy, no widzę, że oni podchodzą do tej pracy z wielką chęcią, a tu w sumie mają nieduże, ale tak, dostają dwa dania, zwrot biletu i w sumie to jest ta najmniejsza prawie, łapie tą najmniejszą, bo jakby tak podliczyć to ceny. Także nie mają źle. I chcę pomóc, to tak się idzie tak jak swojemu i się wchodzi tak jak do siebie i się robi tak jak u siebie, każdemu pomaga. Nie, ja od razu chciałam iść na opiekunkę. Bo pani Ani nie może być samodzielnie tutaj w środowiskach, dlatego ma drugą opiekunkę, która u nas pracuje, jest to pani Janina. I tak naprawdę te dwie panie chodzą cały czas w środowiska, bo jednak pani Ela musi się uczyć przy pani Janinie. Pani Ela mi pomaga tu spacerować, bo już bym tak chciała, żeby się wreszcie uwolnić od tego chodzika, żeby móc chodzić o własnych siłach. Jak będę mogła pomóc komuś jeszcze, to dok będę mogła, to będę pomagać. To jest taka pani, że nie tylko tak pomagać, ale ona tak jakby pielęgniarką była. To tam wie, co zrobić, gdzie pomasować, co podać, ale bardzo. Ja też nie ukrywam, że po zakończeniu stażu w CIS-ie, w udziału w projekcie, chciałabym zatrudnić panią Elę, bo bardzo mi się tutaj współpraca z nią, opinia środowisk, opinia pani Jasi, z którą współpracuję, jest naprawdę tutaj względem pani Eli kapitalna. Nasza instytucja współpracuje z Urzędem Pracy oraz ze wszystkimi ośrodkami pomocy z powiatu sanockiego. To jest taka współpraca trójstronna, dlatego że ośrodki pomocy kierują, natomiast Urząd Pracy jest dystrybutorem pieniędzy z Funduszu Pracy. Centrum Integracji Społecznej w Sanoku zostało utworzone w 2012 roku przez Starostwo Powiatowe w Sanoku.
Podstawowym celem centrum jest wykształcenie w uczestnikach umiejętności zawodowych, przekwalifikowanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz nabycie umiejętności w pełnieniu ról społecznych w sferze rodzinnej, społecznej oraz zawodowej. Uczestnikiem zajęć w centrum może zostać osoba, która ma problemy w funkcjonowaniu na otwartym rynku pracy. W trakcie realizacji indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego, oprócz reintegracji zawodowej, która umożliwia nabycie konkretnych umiejętności zawodowych, uczestnicy korzystają z reintegracji społecznej, na którą składają się m.in. zajęcia z informatykiem, doradcą zawodowym, psychologiem oraz terapeutą. Spotkania te pozwalają uczestnikom uporać się z osobistymi problemami, odbudować wiarę we własne siły i możliwości.